Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. Co my tu mamy? Droid taktyczny AID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektrooścień. Który nie działa, gdy droid jest dezaktywowany. Póki nie usłyszy kodu dostępu, jest niegroźny. Czy mogę zasłuchać? Proszę, daj mi pracować. Zrozumiano. Zamilknę do chwili, aż zakończysz masakrowanie tej taktycznej jednostki AID-10. Zdaje się, że AID-10 został aktywowany zdalnie. Droidzie, wykonaj plan. Pobierz z ich komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj. Uwaga, załogo! Na pokładzie grasuje wrogi droid. Przyślijcie wsparcie. Tak bym powiedział, gdyby ktoś mógł mnie usłyszeć, ale nie słyszy. Bez oporów, powiem ci, nie dotykaj tego! Nie wolno tego robić. Dotrzyj do mnie systemem wentylacji. Imperialną szychę z sił specjalnych. Właśnie. Nie podoba mi się to. Blok więzienny jest strzeżony. Mocno. Zresztą nawet jak się wydostanie, to nie ma dokąd uciec. Wolałbym podrzucić ją dowództwu i skupić się na dotarciu na Endor. Nie dziwię się.
kolejna gwiazda śmierci. Dasz wiarę? Cieszę się, że botańska siatka szpiegowska znalazła ją, zanim Imperium skończyło. Wentylacja znów się psuje. Na Endorze nie ma nic ważnego. Zgadza się. To dlaczego budują nową gwiazdę śmierci w pobliżu Imperium? Dowództwo chce raportu na temat przeszukanej transmisji z Izraela. Dzięki. Potrzebujemy każdej informacji dotyczącej ataku na Endorze. Dowództwo oczekuje informacji przed Endorem, jeśli to możliwe. Uprzejmie się spodziewaliśmy. Ziemia jest wyjątkowo złożony. Postaram się przyspieszyć plan, ale niczego nie obiecuję. Przekażę. Widzę go! Przed moim celem jest zbyt wielu rebeliantów. Znajdź inną drogę. Przed moją celą jest zbyt wielu rebeliantów. Znajdź inną drogę. Porę w drogę.
agencie Husk, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie, komandor Versio. Samo pole. Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Gdy już znajdę i zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Ej, wystarczy. Będziesz tu siedzieć, aż skończy się bitwa o Endo. Później zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie kombinuj. Myśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okręt. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem, pani komandor. Zhakuj to, proszę. Tu admirał Akron. Wzywam niesłomną wiarę. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę Imperium od Sulust. Gromadzimy flotę, by przygotować się do ataku na Endor. Dołączcie do nas. Potrzebujemy każdego dostępnego okrętu, by zadać Imperium... Rebelianci wciąż myślą, że nie wiemy o Sulust. Nie mają pojęcia, co ich czeka na Endorze. I niech tak zostanie. Jeśli rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały plan się posypie. Potrzebne hakowanie. Nadszedł czas. Ruszamy na Sulust, żeby dołączyć do reszty floty. Kapitan przysyła współrzędne. Czas przygotować hipernapęd. Użyj porażenia. Możemy sprawdzić, co z tą imperialną transmisją, teraz kończy się nam czas. Ostatnim razem mi się oberwało. Nigdzie nie idę. Agencie Husk, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiano. Proszę, ostatni raz. Nie przeszkadzajcie mi. Imperialne szyfry są bardzo złożone. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. Kapitan Rejf. Nowe rozkazy. Flota
rebelia nic tu nie znajdzie. Uwaga! Biegła imperialna więźniarka! Jest bardzo niebezpieczna! Znaleźć ją! Agenci Husk, już czas. Rozpoczynam przygotowania. Zdobędę jakiś blaster i dotrę do punktu ewakuacji. Ruszam do walki. Korwus również. Na miejscu.
Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. Dwa. Jeden. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona. Wezwać oddział Inferno. Już! Komandor Versio, melduj. Jest tu misja ratunkowa rebelii, admirale, ale nie schwytamy sabotażystów. Co z generatorem pola ochronnego Gwiazdy Śmierci? Gorzej niż przypuszczaliśmy. Nie da się ani naprawić, ani reaktywować. Więc stacja bojowa jest odsłonięta. Zniszcz rebeliantów i wracaj na Corvusa. Plan Imperatora musi się powieść. Tak jest. Hask, za mną. Del, osłaniaj nas stąd. Jeden cel. Przed nami. Na mój znak. Rozkaz, pani komandor. Powiedzcie generałowi Solo, że to potrwa. Odzyskamy, co się da, ale zniszczenia są ogromne. Mamy mnóstwo szczątków do przeczesania. Dam mu znać. Przekopuj się zresztą, jak skończysz. Wyszło do... Atakuje! Hakuj to. Koniec. Bunkier zamykany.
Rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Zneutralizować wszystkie cele. Tak, panie. Zrozumiano. I zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Czysto. Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce Taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. To niemożliwe. Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. Na pani znak. Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce Taj. Tylko tak wrócimy na Korwusa. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, przyjąłem. Agencie Husk, skontaktuj się z wyżynaczem. Muszę porozmawiać z admirałem. Tak, pani komandor. Przekazuję transmisję. Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Sloan nakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, pod którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na Korwusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skazy. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. Nie, musi chodzić o coś więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewagę liczebną i sprzętową. To proste. Imperator nie docenił siły wroga, a cenę za to zapłaciliśmy my. Pani komandor, mogę coś powiedzieć? Mów. Aiden, wiem, że jesteśmy sami, ale to pachnie zdradą. Spójrz na niebo, Husk. Prawda nie może być zdradą.